Czy znacie pisarkę, której nie chciano pochować, dlatego że była agnostyczką, która paliła ogromne liczby papierosów codziennie, która sprawiła, że za jej działalność społeczną jej mąż został wygnany, nie pojechała za nim, a gdy wrócił po dwóch latach, to ona rzuciła mu papiery rozwodowe? Czy znacie pisarkę, przez którą większość Polaków i Polek Trafi do piekła za nieczytanie opisów przyrody? Na pewno tak. To Eliza Orzeszkowa, a dzisiaj zajmiemy się nadniemnym tu, tu. tu, tu. Eliza, Eliska, Eliza Orzeszkowa. Nad niemnem. Co może oznaczać tytuł? Oczywiście to, że znajdujemy się nad niemnem. Ha, nie jest to, tak łatwo, bo chodzi tutaj m.in. o tereny Grodzieńszczyzny, czyli Litwę. Jest to nawiązanie do Litwy, Ojczyzno Moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić? Ten tylko się dowie, kto ci stracił. Które znamy oczywiście z pana Tadeusza. Dodatkowo, niemen jako rzeka oznacza coś, co przemija. A jednocześnie coś, co się odnawia. Z drugiej strony, Przyroda, tak samo jak w Glorii Victis, noweli Eliza Orzeszkowej, jest strażniczką pamięci historycznej. Jest też obserwatorką historii. Ten sam motyw występuje oczywiście w Panu Tadeuszu. Jeżeli chodzi o rodzaj literacki, mamy do czynienia z epiką. A jeżeli chodzi o gatunek literacki, to możemy mówić zarówno o powieści realistycznej ponieważ mamy mnóstwo opisów przyrody i to szczegółowych mamy opisywanie bohaterów ze względu na ich otoczenie to znaczy ich otoczenie sugeruje nam to jacy są ci nasi bohaterowie i co oni czują występuje także narracja obiektywna no i musimy pamiętać o tym że tutaj właśnie mamy te bardzo szczegółowe opisy przyrody i otoczenia Wszystkiego, ciała człowieka, jego wyglądu, tego czym się zajmuje, jak pracuje, wszystko jest dość szczegółowo opisane. To jest także powieść tendencyjna. To oznacza, że ma moralizatorski charakter oraz ukazuje program. Pozytywistyczny. Tutaj mamy takie hasło, jak przede wszystkim praca organiczna, czy praca u podstaw. Głównie praca organiczna. Społeczeństwo jest jak organizm, i każdy z jego elementów, czyli ka każda klasa społeczna, musi się starać o to, żeby ten organizm był zdrowy. Dodatkowo mamy także podzielonych bohaterów na tych dobrych, właśnie tych, którzy pracują, oraz tych złych, tych, którzy nie chcą pracować. No i oczywiście jak to bywa w powieściach tendencyjnych, idealizacja miłości głównej pary, czyli Jana i Justyny. Nad niemnem Początkowo zostało wydane w odcinkach w tygodniku ilustrowanym w 1887 roku. To był taki odpowiednik literackiego serialu. Taka była wówczas moda, napędzało to sprzedaż prasy. Jako książka zostało wydane w 1888 roku w Warszawie. Mamy oczywiście do czynienia zatem z literaturą pozytywistyczną. Jeżeli chodzi o czas akcji, Tutaj już się naprawdę dużo dzieje. Mamy podwójną perspektywę czasową. Teraźniejszość, czyli tu i teraz, to znaczy dokładnie w 1886 roku, czyli 23 lata po powstaniu styczniowym. To istotne, bo w powieści wielokrotnie będzie nam to przypominane, że ci ludzie na przykład nie widzieli się przez 23 lata i tak dalej. Czyli teraźniejszość, i to zarówno we dworze, jak i w zaścianku. Oraz przeszłość, która jest nam przedstawiana przez narratora wspominającego dawne dzieje. A wspomina on naprawdę dawne dzieje, bo między innymi XV wiek, mamy to w legendzie o Jani i Cycylii. Mamy wspomnienia losów korczyńskich całego rodu, miłości Justyny i Zygmunta, losów Jędrzejowej Korczyńskiej, a nawet wspomnienia wojen napoleońskich. No i oczywiście... Bardzo ważnego momentu, czyli powstania styczniowego, a także usypania zbiorowej mogiły w lesie, w której zostało złożonych 40 powstańców styczniowych. Jeżeli chodzi o sam. Ten filtr, który obserwujemy, czyli jako lornetkę niemalże, który byśmy oglądali film nad niemnem, to akcja trwa zaledwie jedno lato. Zaczynamy je na początku lata, właśnie prawdopodobnie gdzieś w czerwcu. Przyjeżdża wtedy Wiktor i Leonia do rodziców na wakacje, a kończymy po żniwach, czyli weselem Elżuni. Spotykamy się na Grodzieńszczyźnie i mamy takie miejscowości jak Korczyn, Bohatyrowicze, Olszynkę, Osowce. Mamy także mogiłę w lesie oraz grób Jana i Cycylii. Jaka była geneza nad Niemnem? To bardzo ważne, bo ta powieść wzięła się z kryzysu pozytywistycznego. Lata 80. XIX wieku to czas, w którym już można było zaobserwować upadek idei pozytywistycznych. I okazuje się że literatura przestaje pełnić funkcję dydaktyczną. No a przecież po to pisano, żeby wprowadzać do tych tekstów literackich hasła epoki, żeby kształtować lud, kształtować społeczeństwo. Tutaj oczywiście mamy różne hasła pozytywistyczne, które nam się tutaj wpisują. Orzeszkowa zatem tą powieścią Krytykuje swoje czasy i wskazuje na błędy myślowe, które wynikają bardzo często na przykład z krytyki powstania styczniowego, albo z jednostronnie postrzeganej pracy organicznej. Orzeszkowa chciała ukazać także konflikty międzyludzkie i to, jak budowana jest wspólnota w obliczu kryzysu, że powstanie jest typowym zrywem demokratycznym, i musimy o tym pamiętać, że to jest właśnie ruch demokratyczny. Że to jest właśnie ruch demokratyczny, ludzkość się łączy w obliczu kryzysu. Bardzo ciekawa cecha Polaków chociażby. I teraz uwaga, inspiracją do stworzenia Korczyna był dworek, istniejący dworek, który znajduje się w siejcu tereny, które dzisiaj już są na terenie Białorusi. Jest to dworek. Miniewicze, dworek Miniewicze, który Eliza Orzeszkowa odwiedziła w 1885 roku. On stanie się właśnie tym Korczynem. I tam mieszkał człowiek, był powstaniec i zesłany w ogóle, Jan Kamieński, i to rozmowy z nim i z jego rodziną sprawiły, że ona swoją pierwotną wersję powieści, która miała się nazywać Mezalians, postanowiła przerobić i że ten wątek romansowy będzie tylko dodatkiem w gruncie rzeczy. Chociaż my wiadomo, że możemy się skupić i wypisać chociażby osiem par, które mogłyby powstać albo powstały w tej powieści. I skupiła się na tym, żeby mieć też przesłanie patriotyczne. Przesłanie takiego patriotyzmu związanego z demokracją, opisującego uzrywy ludowe właśnie w ramach współdziałania czy wspólnoty, dbania o wspólne dobro. I teraz uwaga: obok Miniewicz jest zagroda. Bohaterowicze nie tylko była, ale także jest nadal. Obok Miniewicz był zaścianek Bohaterowicze, a Bohaterowie zyskali imiona autentycznych mieszkańców okolic. Naprawdę to zrobiła. W Miniewiczach w lesie znajdowała się także mogiła 40 powstańców, a w 130 rocznicę powstania styczniowego wbito tam krzyż z napisem Gloria Victis. Co więcej, między sosnami w bohaterowiczach naprawdę znajduje się grób Jana i Cecylii. Jeżeli chodzi o problematykę powieści, to... Jest naprawdę rozbudowana problematyka, to znaczy jakie problemy zostały poruszone, tak w skrócie możemy powiedzieć w danej powieści. Między innymi bardzo ważny motyw pokazujący, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czyli możemy zobaczyć różnice między bytem mieszkańców dworu i mieszkańców zaścianka, ale one Objawiają się jedynie w poziomie życia. Znaczy, jedni mają dostatek, drugi go nie mają. Tak naprawdę, jedni i drudzy są biedni i walczą o to, żeby utrzymać to, co mają. A jeżeli chodzi o idee czy potrzeby, one są takie same. Nie ma znaczenia, kto ich gdzieś urodził. A jednocześnie, to, jak już ludzie postrzegają świat i jakie mają wartości, to, co uważają za cenne, a co za zbędne, to jest też uzależnione od tego jak musieli do tej pory żyć. Jednocześnie pokazano też, że wszędzie występują paralele losów, takie jak Jan i Cycylia, to przecież także Marta i Anzel mogliby tak żyć, ale zrezygnowali, o czym zaraz, czy chociażby Jan i Justyna. Ważna problematyka w tej powieści jest motyw współpracy, czy mówienie o współpracy, znaczy wszystkie nierówności społeczne mogą być zniwelowane właśnie dzięki współpracy. Znaczy ludzie mają wpływ na to, żeby innym żyło się dobrze. I tak Jerzy Bohatyrowicz może współpracować z Andrzejem Korczyńskim, Witold z Janem, a Benedykt z Anzelmem. Oczywiście, jak już mówiłam, w powieści mamy do czynienia także z wykazaniem wielkiego kultu pracy, bo tylko dzięki pracy możliwy jest rozwój cywilizacyjny, związany z podziałem bohaterów na pozytywnych i negatywnych. Tu chodzi właśnie o te tendencje. Na przykład młody Witold Korczyński studiuje agronomię i też ceni pracę jako okazję do wprowadzenia w życie nowych teorii. Dla Justyny na przykład praca okazuje się w końcu czymś, Wyjątkowym, to ona nadaje sens jej życiu, które było do tej pory nudne i bezcelowe. Powieść pokazuje także różne konflikty, między innymi konflikt pokoleń. Może mamy konflikt pokoleń o zarządzanie, a właściwie o sposób zarządzania gospodarką. Jest to konflikt między ojcem Benedyktem a synem Witoldem. Okazuje się, że oni się kłócą nieustannie, bo właściwie nie mają okazji, żeby porozmawiać, a później kiedy już to zrobią, okazuje się, że obaj są idealistami i mają podobne podejście do zarządzania gospodarką, tylko jeden się boi, a drugi bardzo by chciał to wszystko zmienić. Konflikt pokoleń zauważalny jest także w kwestii dotyczących stosunku do przeszłości i tradycji. I tak Andrzejowa na przykład, Korczyńska, będzie bardzo, ale to bardzo cierpiała, kiedy dowie się, że jej jedyny ukochany Wymuskany, wycałowany, wypachniony syn, którego wychowała, zupełnie nie rozumie jej uczuć. Uważa, że jego ojciec poświęcił się umierając dla Polski, więc jest jakimś szaleńcem. Jego zupełnie nie obchodzi Polska. Jest to oczywiście efekt wychowania. Zygmunta pod kloszem i nienauczenia go przez matkę prawdziwego życia. Tak go chciała chronić, bo straciła męża, a Zygmunt stracił ojca, że przez to jej syn nie potrafi się nigdzie odnaleźć, właściwie niczego nie kocha, niczego nie lubi i wszystko jest beznadziejne. W powieści ukazano także liczne konflikty ekonomiczne, władze carskie, Naprawdę wówczas odbierały ludziom majątki, nakładano kontrybucje, czyli kary pieniężne, rozdawano te majątki szlacheckie dygnitarzom carskim. A od marca 1864 roku rozdawano majątki szlacheckie chłopom. Było to coś takiego, ale uwłaszczenie. Wprowadzano też serwituty, czyli prawo do korzystania przez chłopów z lasów i pól szlacheckich. Po co to się wszystko działo? To nie jest tak fajnie. To był jasny cel. Chodziło o to, żeby skłócić dwór i zaścianek, by doszło do krwawych walk. Dlatego właśnie Benedykt sobie nie będzie radził. Będzie e, uważał, że chłopi niszczą e, jego ciężką pracę, a on już nie daje rady e, finansowo w utrzymaniu całego gospodarstwa, bo właściwie tylko on, no i jeszcze Marta, się tym zajmuje. Jeżeli chodzi o sytuację kobiet w nadniem, no ona jest bardzo ciekawa. Marta w obawie przed utratą pozycji społecznej zrezygnuje z miłości. Teresa właściwie nie będzie żyła swoim życiem, tylko będzie cały czas czekała na męża. Emilia będzie wiecznie miała globus, będzie leniwa i będzie czuła się właściwie lepsza od innych. I jest dość nieszczęśliwą postacią, uwięzioną w swoim życiu, które właściwie nigdy nie powinno być jej życiem. Brakowało jej wygód i zachwytów. Była niczym pani Bawary, tylko że ona nic z tym nie zrobiła. No, wprawdzie przeżyła, nie to co Bawary, ale jednak nie jest postacią pozytywną. Jest taką. Wielką, nie, jest bardzo nieszczęśliwa i obarcza także wszystkich wokół swoim poczuciem nieszczęścia. Mamy także Leonię, która jest już młoda, ale zepsuta życiem na salonach, marzy o dostatnim życiu. I mamy także Justynę, Justynę, która się od nich wszystkich wyróżnia. Swoje już przeżyła, ponieważ o tym będzie jeszcze później szczegółowo. Jej mama umarła, ojciec miał liczne romanse, jest dzisiaj trochę niedołężniałym starcem. Ona właściwie... Nie ma żadnych pieniędzy, wychowuje się u dalekiego kuzynostwa, ale jest jedną z niewielu postaci, która wie, czego chce. I to nie dzięki wspaniałemu wykształceniu, bo ona umie grać na pianinie i zna język francuski. I to właściwie tyle. Ona po prostu od początku nie ma wątpliwości i podejmuje decyzje sama, takie jakie ona chce, nie zważając na to, czy coś wypada, czy nie wypada. Powieści bardzo istotne są także tradycje powstańcze, które mają wpływ na bohaterów. Po śmierci Andrzeja jego żona nieustannie będzie cierpiała. Po prostu będzie całe życie wdową, stworzy kapliczkę z Andrzejem i będzie się do niej modliła. Benedykt będzie miał cały czas kłopoty finansowe i będzie bał się, że nie utrzyma tego majątku, a jest jego obowiązek patriotyczny, że trzeba trzymać się ziemi. Dominik zostanie zesłany i zrosyfikowany. Anzel ma powstańcze PTSD, często jest tam mówione, że on ma depresję, że ma napad depresji, że się ukrywa wiele dni, zamyka i nigdzie nie wychodzi. Ale właściwie to ten Anzel tego pilnuje, tej mogiły i dba o to, żeby także młode pokolenie nie zapomniało o historii powstańczej. Jan także będzie pamię pielęgnował pamięć pozmarłych, za to Zygmunt. Nie był uczony, Zygmunt Korczyński zupełnie nie był uczony szacunku do tradycji, więc marzy o tym, żeby jak najszybciej znowu wyjechać za granicę. Mogiła jest tutaj symbolem więzi, i to dlatego właśnie Benedykt, chociaż się nie przelewa i proponują mu sprzedaż lasu, w którym jest mogiła, nie będzie chciał tego zrobić. W powieści mamy też bardzo ważny Boty związany z miłością. Andrzejowa Korczyńska kocha tak bardzo, że cierpi całe swoje życie jako wdowa. Zygmunt będzie proponował Justynie dołączenie do trikonta i będzie lekceważył swoją żonę. Różyc będzie interesował się właściwie tylko romansami i nawet jest gotowy poślubić Justynę, ale tylko dlatego, że ma nadzieję, że ona go wyrwie z narkomalni i z marazmu jego życia. Marta i Janzel, oni są samotni. Prawdopodobnie z depresją, a na pewno zgorzkniali. Wiecie, nawet jeżeli wtedy się pojawia tam słowo depresja, to jednak y, albo choroba nerwowa. Musimy dzisiaj szukać, jak możemy to nazwać, bo jednak to, ta, to nazewnictwo na pewno się zmieniło. Marta nie chciała dla, ty, dla relacji miłości zmienić swojego wygodnego życia i pozycji społecznej. Czy się to udało? Oczywiście, że nie. Teraz pracuje dla innych, dla dworu. Wiecznie nieszczęśliwa, bo się nigdy nie odważyła na to, żeby zadbać o swoją, o siebie, o swoje potrzeby, no i ta wspaniała przyroda. Przyroda nadaje sens bytu każdej istoty, która, każdego bohatera, każdej bohaterki, która jest w nadniemnym. Na jej tle dzieje się przecież historia. Puszczaj rzeka niemen to dowody na ciągłość czasu i potęgę przyrody jako strażniczki historii. Bohaterowicze są z nią zespoleni. Korczyńscy patrzą na nią, ale przez okna we dworze. Typy narracji. Jeżeli chodzi o narrację, Orzeszkowa wprowadziła trzecioosobowego narratora, który jest poza światem przedstawionym, więc jest też wszechwiedzący i narzuca nam ocenę. Mamy narrację auktorialną i mowę pozornie zależną wtedy, kiedy narrator ukazuje nam punkt widzenia jakiegoś bohatera. Język powieści. Mam taką teorię, że ta książka jest trudna do przeczytania. Ja do tej pory m, bardzo często mówiłam o Boże, można umrzeć po prostu przy nadniemnym. Dlatego, że to jest najlepszy lek senny. Ja naprawdę mam problemy ze snem. I wystarczy przeczytać nad Maksymalnie 10 stron na jedno posiedzenie. Tak mi się wcześniej e, przynajmniej wydawało, w końcu już to pokonałam. Ale już wiem dlaczego. To nie tyle opisy przyrody są trudne, czy że jeżeli przekartkujemy, to będzie łatwiej. Tak naprawdę problemem jest kwestia językowa, dlatego że Orzeszkowa bawi się tym językiem. Między innymi chce wprowadzić patos. A wprowadza go stosując. Szyk przestawny. Stosując szyk przestawny, ma bardzo też dużo długich, rozbudowanych porównań i wiele ozdobników, metafor i epitetów. Jednocześnie o powstaniu. To jest bardzo ciekawe. Mówi się tutaj językiem ezopowym, przez perefrazy i niedomówienia. Pamiętajmy o cenzurze. Powstanie jest na przykład nazywane tutaj gorączką i burzą. To bardzo ciekawe. Jak będziecie mieli okazję przeczytać niemne, pośledźcie y, tych dziwnych opisów, które z reguły pomijacie, pomijacie, bo właśnie one prawdopodobnie chcą nam pokazać, czy orzeszkowa chce nam nimi pokazać swoją ocenę powstania i działań powstańczych. Skoro mówimy o też prostym ludziom, więc musi być też taka ludowa mądrość, to znaczy mądrość, którą możemy mieć zawartą na przykład w aforyzmach, różnych przysłowiach. Moje ulubione jest takie, że szczenięta o jednej psicy urodzone, jednostajne mają przyrodzenie. Co oczywiście oznacza, że Brat z bratem, siostra z siostrą to mogą być naprawdę różni ludzie. Oczywiście Orzeszkowa wprowadza bardzo rozbudowane opisy, a to jest uzasadnione. Przypomnę, że ona jest kobietą, a świat literatury XIX wieku jest raczej raczej światem męskim. Znaczy, dobra, dobra, tam Pitu, Pitu, emancypacja, wiecie, to tak trochę jak i dzisiaj, to znaczy, dajmy naklejkę z eko na produkcję i wtedy już to będzie droższe. Więc trochę tak to wyglądało w gruncie rzeczy, bo oczywiście mogła się rozwieść ale i tak była tylko pisarką gorszej kategorii. Miała to poczucie, że musi się bardzo starać, więc tak się postarała pisząc powieść realistyczną, no, że mamy właśnie taki realizm. Ten jej realizm objawia się także w mnogości nazw roślin, ponieważ ona była zielarką i naprawdę się do, na nich dobrze znała. I tak, tak, oczywiście jest tam Dzięcielina, ta, która... Pała, rumieńcem w inwokacji pana Tadeusza. No i oczywiście to, co istotne, mamy też słowa gwarowe, żeby oddać prawdę o środowisku za ścianka. Bohaterowie. Omówię ich z podziałem od razu na klasy społeczne, bo tak się czyta literaturę realistyczną, zawsze trzeba pokazać, przynajmniej w szkole. Obraz społeczeństwa. I tak robicie to na pewno przy lalce, chociażby nawet Pana Tadeusza chociaż to teksty romantyczne. Też tak omawiacie, bo musicie mieć obraz społeczeństwa szlachty, ale jednak są różne klasy społeczne. Tak też będziecie później omawiać granice. Musicie mieć obraz wszystkich postaci, kto gdzie jest usytuowany. Znaczy, innymi słowy, mówiąc językiem naukowskim, co dla jednych jest podłogą, a co dla drugich jest sufitem. Zacznijmy od. Hmm, miejsca, w którym właściwie wszyscy bohaterowie są ukazani jako pozytywni, to znaczy mam na myśli szlachtę zaściankową, inaczej zagrodową, czyli ubogą szlachtę bez służby, która musi uprawiać ziemię. Mamy tutaj Jana Bohaterowicza, 30-letniego kawalera, wielkiego przystojniaka, blondyna o błękitnych oczach, którego ciało zostało ukształtowane przez ciężką pracę, a to ciało i jego muskulatura jest podkreślona przez słońce, które odbija się w kroplach potu. I to właśnie takiego dostrzeże, takiego kena, nawet jako woźnicę, czyli prawie na koniu, jak w reklamie Old Spice'a, jadę na koniu tyłem, takiego właśnie dostrzeże Justyna. Tak nie wyglądają panowie z miasta. Tak nie wygląda żaden, który jest we dworku. Oczywiście będzie miał wąs, więc jest takim Kenem z Polski. Jego ojciec Jerzy zginął w powstaniu. Matka wyszła za mąż jeszcze później dwukrotnie. I właśnie dlatego między innymi Jan ma przyrodnią siostrę Antolkę Jaśmontównę. Sam mieszka z siostrą i z wujem Anzelmem. Który właściwie go wychował po śmierci ojca. Praca dla Jana jest sensem życia. On nie ma żadnych kompleksów, nie czuje niższości, jest roztropnym typkiem, patrioto, który na dodatek pamięta o historii, o przyszłości, o tradycji. Ważna jest dla niego tożsamość, pamięta za tym o mogile w lesie i to właśnie tam zabierze Justynę na pierwszą randkę sam na sam. Dodatkowo jeszcze często śpiewa i to pięknie śpiewa. Pani Starzyńska to matka Janka. Żona zmarłego Jerzego Bohatyrowicza wyszła za mąż za Jaśmonta, z którym ma córkę Antolkę, a później za Starzyńskiego. Pracowita i pogodna kobieta, pogodzona ze swoim losem. Mówi, trzeba żyć, trzeba pracować. Trochę będzie upupiała swojego syna, zwłaszcza przed Justyną, podkreślając to, że on mmm, taki jakiś ostatnio mało mówny. Mamy także Anzelma Bohatyrowicza. Anzelma. Ona ma 50 lat. Jest naprawdę tam ukazany jako taki starszy człowiek. Jest byłym powstańcem styczniowym, yy, który bardzo słabe zdrowie. Łatwo się przeziębia, być może jest hipochondrykiem, dlatego nosi ciągle w baraniu czapkę, nieważne, że właśnie jest lato. Jego ukochana Marta 23 lata temu odrzuciła jego względy i od tamtej pory właściwie jest opisany jako człowiek, który jest zgorzkniały i który ma depresję. Być może ma, być może ma przewlekło dlatego, że często zamykał się w chacie na wiele, wiele dni i nie wychodził, nikt nie miał z nim kontaktu, nie widzieli ludzie, co się z nim działo. Żył jako samotnik i jego chata wyglądała bardziej jak pustelnia. Nie potrzebował żadnych dóbr. Za to dużo czytał, strzegł tradycji, opiekował się mogiłami. Ma też żal do Benedykta, że ten zapomniał o ich przyjaźni. Bardzo dobry kontakt będzie miał z synem Benedykta, z Witoldem. W zagrodzie, bohatyrowicze, żyje także Fabian bardzo ciekawa postać, taki typowy, powiedzielibyśmy pieniacz, ale to bardziej pasuje do szlachty takiej, którą kojarzymy z Pana Tadeusza, w sensie tutaj on jest, to jest zaścianek, aczkolwiek nadal szlachta zaściankowe. Fabian Bohatyrowicz inicjuje różne spory, między innymi ten spór z dworem, z Korczyńskim, jest skłonny do konfliktów, ale będzie cenił Witoldan plus jest ojcem Elżuni, a ona jest bardzo miłą osobą, więc wszyscy jakoś potrafią go temperować, a zwłaszcza Jan. To Elżunia Bohaterowiczówna to jest córka Fabiana, która ma jeszcze czworo braci. Zaręcza się ona pod koniec powieści z Franciszkiem Jaśmontem. Dzieje się to w sierpniu oczywiście po żniwach, niespełna energii i właściwie ona też zupełnie nie czuje podziałów klasowych. Wręcz pędzi do Korczyna zaprosić Justynę i Witolda na, na swój ślub. Wszyscy są w szoku, ona zupełnie nie czuje dlaczego. Mamy jeszcze dwie bardzo ciekawe postaci. Jest to starszy pan, pan z demencją, już Jakub Bohatyrowicz. Dość zdzieciniały. No tak to się niestety dzieje na starość. On nic nie pamięta o tym, co się dzieje teraz, ale za to bardzo dobrze pamięta czasy wojsk napoleońskich i wspomina rok 1812, tak? Akcja pana Tadeusza. Odwrót wojsk napoleońskich i polskich żołnierzy z pod Moskwy. Pamięta też śmierć swojego brata Franka, który zamarzł, już będąc blisko domu rodzinnego. Nim właśnie, tym Jakubem, bohaterowiczem opiekuje się Jadwiga Domontówna. Bardzo ciekawa postać, 20 Młoda, pracowita, ładna kobieta, zakochana w Janku Bohatyrowiczu, która będzie się dla niego stroiła. Yy, I kiedy zobaczy, że Janek jednak yy, coś czuje do Justyny, to ona zacznie obrażać, tak, wbijać szpile tej Justynie, a nawet dojdzie do tego, że rzuci w jej stronę, a właściwie w ich stronę Justyny i Janka kamieniem. Ostatecznie, koniec powieści przyjaźni się z Jankiem, tam dojdzie do zgody. Ale to jest niesamowita aktorka. Jeżeli chodzi o dwór w Korczynie, mamy oczywiście Benedykta Korczyńskiego. Jest właścicielem dworu i tak jak jego ojciec, on też skończył studia agronomiczne. Tak samo zrobi jego przecież syn Witold. Jest on najmłodszym z, z braci, ma je, właściwie jest czworga rodzeństwa, bo Andrzej nie żyje, bo zginął w powstaniu. Dominik jest zesłany na, do, na tereny Rosji, jeszcze on ma siostrę Jadwigę, której posag będzie musiał spłacić. Będzie Benedykt będzie walczył o utrzymanie majątku, bojąc się cały czas tego, że straci te ziemię, więc będzie protestował się chociażby z bohaterowiczami za to, że zniszczyli mu uprawy. Chodzi o to, że konie, konie chłopskie wejdą w jego pole. Jest też skonfliktowany ze swoim synem, który uważa, że ojciec układa się z arystokracją, a gardzi za ściankiem. Będzie musiał Benedykt, jeszcze mimo tego, że brakuje pieniędzy ciągle, spłacić dług siostry, posak siostry. Taka była umowa, e, która została żoną Darzeckiego. Sam Benedykt jest w naprawdę nieudanym małżeństwie z Emilią Korczyńską, której nie odpowiada standard ich wspólnego życia. Sam jest człowiekiem bardzo pracowitym i człowiekiem o wielkich zasadach, Między m.in. mimo tego, że jest bieda, nie chce sprzedać lasu, w którym jest mogiła, bo pamięta w powstanie Styczniowe. I też bohaterem, który, mimo że jest cholerykiem, e, bo bardzo często ścina się, spina, e, wpada w konflikty ze swoim synem Them, to znaczy, że ci pogodzą i, okazują, i jak przegadają że cały wieczór weselny, okaże się, że on potrafi się otworzyć na kontakt z synem, e, chce zmian. I to, że chce tych zmian e, i że jest na nie gotowy, można zobaczyć w tym, że między innymi akceptuje ślub Jana i Justyny. Emilia Korczyńska ma 40 lat. W tym momencie powinien być globus. Generalnie, każda moja pauza powinna się zmienić teraz w słowo globus, czyli mam migrenę. Yy, ona ma 40 lat, od 20 lat jest żoną Benedykta, a ubiera się ciągle na czarno, właściwie jakby przyważałoby po samej sobie, ponieważ jest niezadowolona ze swojego życia niewiele. Zmienia, to jakieś tam kroki podejmuje. Podobno początkowo była pełna życia, a z wiekiem stała się hipochondryczką. E, ciągle cierpiąca, ciągle coś jej będzie przeszkadzało, ciągle jakikolwiek komentarz będzie sprawiał, że ona będzie mdlała, M będzie cierpiała na chorobę nerwową. Wydaje mi się, że jest to atak paniki, e, to by pasowało do sytuacji, w których jest ta nazwa wspomniana. Emilia będzie, ona jest totalną panią Bawarii, będzie uciekała od swojego życia w książki. Głównie będą to oczywiście romanse francuskie oraz poezja. Ma swoją przyjaciółkę, identyczną jak ona, damę do towarzystwa, która kiedyś była guwernantką jej dzieci, ale właściwie została teraz jej guwernantką w sumie, bo je czyta, czyli Teresę Pili Plińską. Czyli Teresę Plińską. Nigdy nie opiekowała się Emilia swoimi dziećmi, Witoldem i Leonią. Wychowała jej dzieci Marta. Emilia zrobi drobny gest dla siebie, między innymi, bije szpilę swojemu mężowi, który cierpi ciągle z powodu tego, że wszystko tak wiele kosztuje, a on nie wie już z czego ma brać, ponieważ powie, że chce, żeby mąż płacał jej procent od posagu. Słuszne, bo wtedy ona będzie mogła zadbać o, o to, żeby zadbać jakoś o swoje szczęście, zbudować sobie przestrzeń, która sprawi, że ona będzie się dobrze czuła. W ten sposób zbuduje ona swój buduar. I będzie mogła przeznaczać fundusze na kulturalne potrzeby. Strasznie, czyli okrutnie Emilia będzie się nudziła we wsi. Wsi nie wychodzi z domu. Jedyne chwile yy, jakiejś energii, które w nią wchodzą, są wtedy, kiedy przychodzi kirło i mogą sobie poflirtować i poplutkować. I to jest właściwie tyle. Mamy też moją ulubioną postać, Martę Korczyńską. Genialne. W filmie też jest to pokazane świetnie, że ona chodziła często na ciemno ubrana, oczywiście, i że tak szybko zasuwała, że kiedyś ludzie pomylili ją z cholerą. Znaczy, myśleli, że to taka śmierć, tak? To murowe powietrze pędzi po prostu, bo co to takie czarne lezie po polach? Uwielbiam Martę. Później ludzie dowiadywali się, że ktoś tak zrobił, więc w okolicach budowali swoje domy i dowiedział się o tym wszystkim Zygmunt August. Zygmunt August, który postanowił poznać tak pracowitą parę e, i kiedy przybył, to był oszołomiony efektem e, ich wysiłków, więc nadał im, imio, im, nadał im miano bohaterów, czyli bohaterów, e, którym właśnie mamy jako ślad w nazwisku. Co więcej, nadał im także rodowód nadał im także tytuł szlachecki i herb pomian, czyli z głową żubra na żółtym tle. Losy potoczyły się jednak tak, że zaborca zabrał bohaterowiczom tytuły i uczynił ich chłopami, co właściwie nie ma znaczenia, bo dla bohaterów to wszystko tam przemija i to niepotrzebny kwiatek do koszucha. W drugim tomie poznajemy należących do Kirów folwark Olszynka, i jego mieszkańców, między innymi marynieł, rózieł, Bronię, Stasia i Bolesia. Kierowa to ta, co sama zarządza tym całym majątkiem. Pozwala bawić się Stasiowi, który zdał do czwartej klasy, więc on może być poza domem, może fikać, niech ma chłopak wakacje. Ale Boleś, miejsce kurac zamknięte w pokoju, ma uczyć się do egzaminów, ponieważ matka wywalczyła dla niego egzaminy poprawkowe. Kobieta zajmuje się sama wszystkim gospodarstwem, właśnie rozmawia z kupcami, którzy tu przybyli po wełnę i w tym momencie przyjeżdża to film Różyc. Ona się czuje m, zażenowana, bo tak trochę nieposprzątany, wiecie, o Boże, wie Pan, nieposprzątany mam, oczywiście wszystko ogarnia pewnie. No, ale film mówi, dobra, mnie to nic nie obchodzi, a wiemy, on jest wysoko sytuowany. Zaczyna się zwierzać jej i rozmawiają o tym, że on jest m, właśnie morfinistą. Zaczynają też rozmawiać o Justynie, ale Różyc mówi, że nie, 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 Justyna, to, 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 to nie, to nie, no, bo ona słabo mówi po francusku, słabo mówi po francusku. Trzeba się przecież by było też zaopiekować jej ojcem, tak? No przecież dziewczyna ona pewnie wejdzie z tym ojcem na jego głowę. No i wiesz, Kirłowa, kiedy tego słucha, to jest oburzona jego postawą i mówi, że ma dosyć dumnych darmozyjanów w swoim życiu. Genialna jest ta kobieta. E, wie przecież, co mówi, no bo sama wszystkim zarządza dziećmi, gospodarstwem i w ogóle nie ma żadnego wsparcia męża. Wówczas e, Justyna wraca do domu. Wówczas Justyna wraca do domu i od razu jest pytana przez Martę: A skąd ty masz te kwiaty w ręku, he? No i ona mówi: No, od Jana. No i wtedy Marta jest oburzona i mówi, że pewnie panna chce się bawić jego kosztem, znaczy jego uczuciami, ale dalsze przetyki są przerwane, bo akurat wtedy przybywa wezwany przez Witolda lekarz, który ma zająć się tym kaszlem okropnym Marty, a Marta musi uciekać do spiżarni, bo nie chciałaby, ktokolwiek ją wyleczył właściwie. W nocy u Emilii dzieje się tragedia. Okazuje się, że Emilia czytała do świtu niemalże z Terenią o podróżach po Egipcie i dostanie ataku. Pewnie jest to panika, bo właśnie on jest nazywany tutaj atakiem nerwów i Benedykt, chociaż nisko właściwie z żoną nie łączy i ciągle się kłócą, bardzo się tym przyjmuje. Dodatkowo jeszcze tego dnia do Benedykta przybywa Darzecki i upomina się o posak swojej żony, czyli siostry Benedykta Jadwigi, ponieważ w sumie do tej, pory, do tej pory zadowalał się odsetkami, ale teraz zależało mu już na pełnej kwocie, bo sam musi przy, przygotować posag dla córki i nie zgadza się na żadne rozłożenie go na raty. No oczywiście Benedykt się wie, no nie wie co ma zrobić, no skąd on ma brać? No... Pustego to i Salomo. No i Darzecki proponuje wtedy Benedyktowi, że może, hej, sprzedaj las. z Mogiło powstańczą, ale właśnie korczyna nie chce się na to zgodzić i dlatego zostaje nawet wyśmiany jako sentymentalista. Do czego się przyznaje. Dodatkowo Witold uznaje, że to akurat w tym momencie jest wspaniały moment. Tak to się dzieje: nieszczęścia chodzą parami. Benedykt już wiecie, już tam para z uszu. Już jest gdzieś na tym poziomie. Więc on idzie e, do ojca, powiedzieć mu, że ojciec jest bucym i sprzedawczykiem, bo gardzi folwarkiem i układa się z e, tym pyszałkiem darzeckim. E, na dodatek źle wychowuje jego siostrę, Leonie, która staje się lalką salonową, i ojciec wtedy już nie wytrzymuje. Wychodzi z domu, wsiada na konia i odjecha, wsiną no dal, wsiną no dal, no, ale oczywiście zaraz wróci, bo jak już powiedział, nie ma urlopu na gospodarstwie. Witold za to idzie i postanawia spędzić czas z Janem, ale chce spacerować po polu. Do dworu przyjeżdża wówczas Kirło, by poplutkować, poflirtować z Emilią yy, i żartują wtedy z teresy, że ponoć Różyc jest nią zainteresowany. No i ona niestety weźmie to na poważnie i zaraz się zacznie. Yy, przygotowywać, bo przecież ona marzy o miłości. No ile można czytać tych romansów, tak? No po prostu siedzi ciągle w domu i żyje tylko w książce, w tym świecie przedstawiony. Chciałaby tego zaznać, no ale kiedy yy, nagle. Kiedy już uwierzyła, to okazuje się, że jednak stała wykorzystana do niefajnego żartu i zrobiono z niej pośmiewisko. Nadchodzą żniwa, a wraz z nimi piękne kolory pól, które zabarwiły barwne stroje ludzi pracujących w polu. Justyna jest tam z nimi i rozmawia w polu ze Starzyńską, matką Jana, która go. Publicznie upupia i mówi właśnie wtedy, że: Ej, mąż, mój syn się stał ostatnio jakiś taki małomówny i wstydliwy. Ciekawe o co chodzi. Co dziwne, ale Justyna wtedy czuje się bardzo niezręcznie, bo właściwie przyszła, one pracują, ona sobie z nimi gada i nie pracuje. Czuje się jak pasożyt po prostu, więc wtedy Jan bez problemu podchodzi, wręcza jej sierp, mówi jej, tak robić. Tak, czyli nauczył ją z zboże. i to nie przeszkadza ubranie i teraz następuje wspaniały moment, uwielbiam go, uwielbiam, ona rozluźnia gorset. I to jest tak zwany gorset orzeszkowej, to znaczy zrzuca tę przynależność szlachecką, tak? Ona jej uwiera, ona ją uwiera, ona jej przeszkadza. Zrzuca ten gorset. Będzie teraz sobą, poza tą sztywną normą. Piękna sprawa. No i w polu też wybucha wtedy awantura, bo Fabian zaczyna oskarżać Ładysia, że ten żnie, jego pole. Moje pole! I Janek ich rozdziela i mówi, że właściwie są awanturnikami bez wstydu. Przybywa wtedy Witold i okazuje się, że Justyna nie jest jedyną, która przyjeżdża do bohatyrowiczów. Anzel będzie oprowadzał młodego Korczyńskiego po zagrodzie, ponieważ widzi w nim uosobienie wszystkich dobrych cech Andrzeja, który zginął w powstaniu. I właśnie to jest chyba dobry moment, skoro już razem pożeli pole, że Justyna postanowi wyruszyć z Janem na mogiłę i dotrą tam sami, bo akurat Anzel ma atak depresji. Tak to jest przedstawione. Pamiętajmy, że mówimy o XIX wieku. I Justyna na tej randce, na grobie, poznaje dzieciństwo Jana, który jako siedmiolatek żegnał się z ojcem wyruszającym na powstanie. Anzelma odprowadzała wówczas Marta, która dała mu na pożegnanie swój święty medalik. Jan opowiada też, że on musiał pobiec do Korczyna z wiadomościami o śmierci Andrzeja. Mogiła to był taki kurhan otoczony judłami, Pochowano w nim 40 powstańców. Ona w powieści spisana wielką literą. To, to myślę, że to jest istotne. Justyna podeszła wówczas do Jana chwyciła go za dłonie i je pocałowała. I wracając już z, tego, z tej mogiły, Justyna po raz pierwszy w powieści, bo wcześniej tylko sami sobie, postanawia się zwierzyć i komukolwiek i opowiedzieć Janowi, że czuje się bezużyteczna, że chce pomagać innym, ale w sumie braki odwagi, nie wie, jak to zrobić. To nie jest zupełnie prawdą. Yy, ona tutaj stara się być skromna. Przecież ta dziewczyna dokładnie wie, co ma zrobić, dlatego tam łazi non teraz do bohaterowiczów. Przecież ona nie o konwenanse. Ja też opowiada jej wtedy o swoich trudnościach, że dnia codziennego, ciężkiej pracy. I kiedy zobaczyli morskie wrony, jest prawdą, to zaznaczę, o po prostu o takie wrony, których u nas nie ma, które przylatują, bo Jan to podkreśla, że to nie tutejsze, to on wyraża takie swoje marzenie, że chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o dalekich krajach. I wtedy Justyna mówi mu, że... Przecież będziemy razem o nich czytać. No przecież to jest najpiękniejsza scena miłosna. No ej. Hej, widzisz tę mewę morską? No widzę. Mewa. Wierzę, że morska. Och, tak marzę, aby móc się czegoś dowiedzieć o jakich krajach. Spoko, podrzucę ci książki. Wracają do domu i wtedy Alżunia zaprasza Justynę na wesele. Justyna sama się wręcz garnie do rozpalania w piecu, rozpuściła warkocz, bo włosy miała mokre, żeby jej szybciej wyschły. Anzelm się nimi zaczyna opiekować, przychodzi do nich, czuje się już lepiej, ugościł młodych właśnie wszystkim chyba tym, co miał najlepszego, czyli chlebem, miodem, serem, mlekiem, masłem. I kiedy już przez moment jest w samotności z Justyną, to zwierza jej się z dawnej miłości do Marty. I nawet tam przebywając, ludzie zauważą, że Justyna ma bliznę na ręku. Był jakiś ślad i spytają, czy to po sierpie. Ona mówi, że tak, wszyscy by dotacy. Szacunadzielni. Rozmowę przerwie im Jadwika do ta jest dobra. I przyjdzie ona ze swoim dziadkiem, który cierpiał już z powodu tej demencji starczej, ale dobrze pamiętał przeszłość, więc ten dziadek zacznie opowiadać nam teraz o wojnach napoleońskich. Jadwika właśnie nie będzie mogła się skupić zupełnie na rozmowie, bo widzi tu Justynę. Więc czuje wielki żal. Że Jan jest w niej pewnie zakochany, skoro tutaj ta dziewczyna z dworu przychodzi. Więc zacznie się bardzo niepochlebnie wypowiadać o Justynie i jej rozpuszczonych włosach. No, że tak nie wypada. I Jan na szczęście urwie te komentarze. On powie: koniec, basta, tak nie można. Jest dość późno, bo już blisko północy, więc Jan i Angel, ze względu na dobre imię panienki, postanowią odprowadzić Justynę do Korczyna, a w Korczynie. Przechodzimy kamerą. W Karczynie nikt wówczas nie spał. Benedek podliczał wydatki. Emilia z teraz czytała romanse, a Marta. Powiedziała Justynę zaraz, że się z Kirłową o niej o Teofilu, który ma właściwie jedną wadę tylko jest morfinistą, ale ma też wielkie plusy, jest bogaty jeszcze, chociaż jest też trwanie majątek bardzo szybciutko, więc trzeba się tym zająć, jeszcze musi ogarnąć. A Justyna tak jakby tego w ogóle nie słyszała, ignoruje te plotki, te rozmowy. Za to jest, bo jest w stanie Justyna odbić piłeczkę i pyta Martę, dlaczego ona odrzuciła miłość Anzelma, i otrzymuje. Skoro spytała, to otrzymuje bolesne wyznanie, że to było spowodowane strachem przez ciężką pracę i obawą przed ludzkim śmiechem. Benedykt mówił jej wówczas, nawet nie chodziło o ten śmiech innych ludzi, tylko o to, co Benedykt jej powiedział, że dziewczyno, zgrubiejesz, schamiejesz. No i ona to sobie zapamiętała. Właściwie nie miała za złe Justynie, za to, że zadała to jej pytanie. Nawet się cieszyła, że. Anzelem o nią wypytywał. Jesteśmy już w trzecim tomie. W trzecim tomie zaczynamy od poznania losów Andrzejowej Korczyńskiej, która jako jedynaczka otrzymała w spadku cały majątek Osowce z dwupiętrową kamienicą nazywaną przez okolicznych pałacem. I Andrzejowa mieszka tam całe życie poza tymi ośmioma latami małżeństwa z który przecież zginął w powstaniu. Nie potrafiła się pozbierać po śmierci męża, więc mamy taki szczegółowy kadr na tę postać. Dbała o jego pamięć, stworzyła mu mauzole mauzoleum w domu, na co dzień szyła ubrania dla ubogich, albo czytała. Wychowała też samotnie Zygmunta, trzymała go pod, pod kloszem, chroniła go od wszystkiego złego, no i on wyrósł z jej na niewdzięcznika, który gardził ziemią rodzinną, ojcem polską. Benedykt wypełniał jej kiedyś, że wychowała syna na francuskiego markiza, że wmówiła mu talent malarski. Jędrzejowa nigdy nie zgodziła się na ponowny ponowne zamąż pójście i ciągle chodziła w stroju żałobnym. Kiedy Zygmunt wrócił z Monachium, to wrócił z żoną, Klotyldą, no i zamieszkali razem wszyscy w Osowcach. On tutaj zamieszkał dlatego, że miał malować, ale okoliczna natura w ogóle go nie zachwycała. Po prostu była zbyt prosta i on to będzie często powtarzał. Nawet kiedy poszedł malować, to przestraszył się chłopów idących do roboty, w polu i wrócił do pracowni swojej, a pracownia ją super bo była wypełniona książkami czytał romantyków między innymi Byrona i Szaleja zajrzy do niego jego żona Klotylda, nie powie żeby poszła bo mu przeszkadza w skupieniu a tak naprawdę wówczas on już myślał o Justynie i nie chciał żeby ona to wiedziała i Klotylda mimo wszystko przyjdzie i powie mu, że słyszał o tym, że Justyna podobno ma się zaręczyć z Różycem no i to już jest szczyt szczytów Zygmunt bardzo, ale to bardzo się zdenerwuje Nerwuje. Warto też jeszcze wspomnieć, że on chwilę wcześniej w rozmowach z matką wspomni, że on właściwie nie kocha swojej żony i że chyba w ogóle nie potrafi kochać, ale przecież no. Po może jest, nie wiem, samogrudnika. Ten wpada w jakąś taką niemą furię, nie tłumaczy nic żonie, pakuje się i wyjeżdża do korczyna. Klotelda jest rozpaczona, przecież nie jest głupia, wie co się dzieje, idzie do teściowej do Andrzejowej i się jej zwierza, no ale ta jest bezradna. Wówczas Justyna z Witoldem wracają z Bohatyrowicz do korczyna i rozmawiają sobie o wspólnych ideałach i dowiadują się, że Witold chętnie pomaga chłopom. Także wtedy, gdy jego ojciec oskarża ich o zepsucie na przykład żniwiarki. I tutaj Właśnie mam super historię, że Witold nauczył chłopa obsługi sprzętu i wyjaśnił, jak można go naprawić. Ojciec był z niego dumny, jak się później okazuje, ale. Znowu się pokłócą, no bo są charakternie. Emocje wezmą u górę, i od słowa do słowa zacznie się awantura. Witold będzie mówił ojcu o swoich ideałach, a Benedykt wtedy powie, że wolałby chyba już nie żyć w momencie, w którym Witold przejmie gospodarkę. Nie jest to zbyt miłe. Znowu przychodzimy od razu kadrem, płyniemy. W domu trwają rozmowy o Różycu i jego wielkim majątku, z którego została już tylko jedna trzecia, bo resztę to roztrwonił. Między innymi na Morfinkę. Oczywiście Justyna udaje, że nie wie, dlaczego wszyscy nagle rozmawiają. O Teofilu, że to chodzi o nią, że ona ma to słyszeć. Wszyscy, którzy rozmawiali, to łupali wzrokiem, jaka jest jej reakcja. tak uznaje wówczas, że w sumie wielkie pieniądze psują wszystkich. I to sprawi, że Emilia y, zemdleje, prawie, a Witold y, zachwyci się i poprosi ojca, żeby go, ten, ten go ucałował. No i tak się stanie, przypomniał, że dopiero co się kłócili. Dochodzi do zabawnej też rozmowy, której podstawą miała być ironia. Witold będzie szydził z fil'a i będzie wypytywał Justyny, czy zechciałaby się związać z takim człowiekiem. A ona odpowiada, że no przecież, ale odpowiada ironicznie, no, że ona nie odrzuciłaby takiej okazji. No ale już tej jej ironii Witold nie zrozumiał, więc uzna. Coś dziwnego jest z tymi kobietami. Coś dziwnego. Tymczasem Leonia poprosi swojego brata Witolda o to, żeby on namówił mamę, by ta pozwoliła jej iść na ślub Elżuni, wiecie, do chłopki. Witold jednocześnie będzie namawiał Martę też chłopak ma naprawdę wiele roboty, żeby tu wszystkich posprzą posprzątać te wszystkie relacje, by ta także poszła z nimi. Okazuje się, że z Leonią nie jest tak źle właśnie, jak ci sądził Witold, bo Leonia daje własnoręcznie wyhaftowane buty Marcie to się bardzo wzrusza, na nią opiekowała. Emilia znowu cierpi, bo nie może znieść tego, że wczoraj. Witold i reszta tak źle się wypowiadali o y, Teofilu Różycu. Na dodatek Witold właśnie przychodzi i prosi matkę o pozwolenie na to pójście na ślub. Więc, huch, Emilia już jest konająca, Ona kona. O dziwo Benedykt nagle wparuje i obarczy winą za stan matki, właśnie Witolda. Czyli tutaj widzimy, jak bardzo ten stan matki hipochondryczki, wpadającej ciągle w omdlenia, globusy, ataki nerwowe, bo tak są tam nazywane te choroby nerwowe, wpływa na całą rodzinę. To jest ciągle źródło konfliktów. Już nie wiadomo, kto jest winien, bo to niemożliwe, żeby to tak się samo z siebie działo. Ojciec i syn po prostu tutaj widać też, że nie mają łatwo. Oni się kłócą nieustannie, za chwilę się gotują, za chwilę znowu się kłócą. Są do siebie za bardzo chyba podobni. Następny spór będzie toczył się o to, że Benedykt wygrał sprawę założoną chłopom, którzy mieli mu zapłacić tysiąc rubli odszkodowania. No, oczywiście, Witold będzie walczył, żeby tak się nie stało, ale to zaraz. Przenosimy się kamerą do innego pokoju i dochodzi do niemoralnej. Propozycji złożonej przez Zygmunta Justynie. Zygmunt chce, by ona z nim romansowała i by stworzyli razem trójkąt. Justyna natychmiast odrzuca jego pomysł. Czyli, że po prostu jakaś tandeta, w ogóle co to się wydarzyło w tym momencie. I Justyna mówi mu, że nie ma zamiaru sprawić, żeby Klotylda cierpiała. To też ciekawe, nie? Że ona myśli o tych innych kobietach bardzo, a ona już zaznała niejednego cierpienia w swoim życiu, więc wie, co mówi. Justyna wie, co mówi. Wieczorem Zygmunt ma rozmowę z matką, i to też jest dość trudna rozmowa. Bo on wtedy jej wyjawi, że właściwie nie. Nie chce mieć nic wspólnego z osowcami. Upadają wszystkie ideały w tej rozmowie, jakie miała matka. Wszystkie marzenia, wyobrażenia, pragnienia, jak jej syn może żyć, jak zapewnić mu szczęście. Bo Zygmunt przyzna, że właściwie nigdy w życiu nikogo prawdziwie nie kochał. Lud, który umiłował jego ojciec, sam uważa za bydło, tak się wypowiada o ludziach. Samego ojca nazywa szkodliwym, szaleńcem. Andrzejowa po prostu bardzo to przeżywa. Przychodzi, przeprasza, portret swojego męża. To jest dość trudny moment dla tej rodziny. Jesteśmy już po żniwach, jest sierpień, więc można balować. Wszyscy goście zjeżdżają się na wesele Elżuni bohaterowi czówny i Franka Jeszmunta. Świadkami tam są chyba i Witold, i Antolka. No i rozpoczyna się wielka uroczystość otwierają się drzwi i nagle taki kadr przejeżdża obok, konno, rozczochrana, w codziennym ubraniu, a to wszyscy na galowo, powiedziałabym imprezowo, jadwinia, domontówna i odjeżdża. No i taki był jej popis aktorstwa. Angel i Marta wówczas się spotykają, trzymają się za rączki, patrzą sobie w oczy i właśnie ten moment właśnie jest taki piękny, bo po 23 latach dawni kochankowie patrzą na siebie, czekali na siebie całe życie. Może gdzie o tej chwili mówią ale jesteśmy starzy. Piękna jest ta chwila, piękna. Justyna jest oszołomiona tymi wydarzeniami, tymi kolorami, tymi tańcami, tymi ruchami. Czuje właściwie, że żyje. To, to Jan wygląda na takiego dość markotnego. No matka miała rację, no co on taki małomówny. Tak się widocznie e, objawia w nim proces zakochania się. I Justyna po prostu daje mu, bo tam miała przezdobione włosy, e, gałązkę i jarzębiny. Tak sobie rozmawiają i wtedy pojawia się na imprezie Jadwiga. Ta, co przed chwilą była tak konno. Nieumalu nieuczesana, ta co właśnie przez chwilę przyjeżdżała, konno nieuczesana i w stroju codziennym, teraz przychodzi wystrojona, umalowana, uczesana, także wszyscy goście są w szoku. To nasza jadwina? Tak? Jaka piękna. Więc ona łapie te wszystkie, yy, wzrok wszystkich wtedy. Wszyscy zaczynają też tańczyć. A Jan dalej rozmawia z Justyną i tłumaczy jej, że właściwie to, to on to, 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 on to, on nigdy nic, nie. On nigdy nic yy, z Jadwinią. Nie, 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 nie. I kiedy on to mówi, wówczas w ich stronę leci. Kamień, tak, kamień, serio. Oczywiście to Jadwiga go rzuciła, ale Jan nie chce, żeby dziewczyna była wyszydzona, żeby nie wiadomości, jak rozwiązać tę sytuację, więc on tłumaczy, że to był żart i ją trochę broni, że to taki żarcik niewinny. Jadwiga oczywiście będzie bardzo zirytowana, weźmie dziadka za wsiarz i wróci do domu, no ale... Impreza trwa nadal, więc jak się bawić, to się bawić. To nie będą tylko tańce, to nie będzie tylko jedzenie, jest także na przykład pływanie po rzece. Na gości czekają czuna, będą płynęli oni przez Niemę, śpiewali, a głosy ich pieśni będą docierały do dworów w I znowu kamera nam zjeżdża, płynie. I lecimy do Korczyna. W Korczynie Emilia czyta romanse, a Benedykt list od swojego brata Dominika. List dowodzi, że Dominikowi naprawdę dobrze się wiedzie w Rosji, bo właśnie został on wyższym urzędnikiem carskim, a jego córka wyszła za mąż za rosyjskiego pułkownika. Benedykt jest tym tak oburzony, ale tak oburzony, że on mówi: Miałem brata, nie mam go. Uznaje, że to jest układanie się z zaborcą, jak zdrada. Po prostu likwiduje go w swoich Oczach, całkowicie już nie chce mieć tego brata. Czuje się strasznie samotny, i w tym momencie przychodzi: kto? A no właśnie, Witold, jego syn, który ma doskonałe wyczucie, kiedy ojcu już leci Parazuszu, i przychodzi i mówi, że w sumie wiesz co, ojciec, proszę cię, żebyś darował bohaterowiczom dług. Tam impreza, ten wkurzony, tu właśnie pożegnał się z bratem, bo go usuwa ze swojego życia, a ten mówi: Nie możesz chcieć tego hajsu. Który właśnie wygrałeś. Procesie. I właściwie Witold wtedy mówi, że wie, że to trochę za dużo, wie, roz, rozumie, jeżeli go przeklnie ojciec, za to i tak dalej. O, że wie, że prosi o za wiele, ale nagle Benedek właściwie go nie odrzuca. Rozmawiają tak, słuchajcie, do późnej nocy. Chyba pierwszy raz w życiu. Nawet yy, postanowili, że Okej, okay. Benedykt daruje dług, ale chciałby z, synom, z synem kiedyś popłynąć na mogiłę, spędzić razem czas, dogaduje się tu wobec wizji, jaką mają, jak można zadziałać ideą i techniką, żeby rozwijać gospodarstwo, że można edukować chłopów, żeby też naprawiali te sprzęty, z których korzystają. sobie się kończy. Nagle przy Janie pojawia się Jadwiga, która... W sumie dziękuję mu za to, że ją obronił i że jej nie wyśmiał, i właściwie, że zadbał o jej dobre imię i życzy mu ona wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedna ostatnia nocna zabawa. To zabawa z echem. Jan i Justyna są już wówczas nad rzeką i Jan prosi, żeby Justyna krzyknęła imię, które jest jej najdroższy na świecie. Ona krzyknie jego imię. To są takie słodziaczki, i oni oczywiście, bardzo wy wyidealizowana jest ta ich miłość. Oni oczywiście wtedy się, uwaga, zaręczą. A jak się zaręczą? No mówię, Justyna jest świetną bohaterką. Ona odda mu swój pierścionek, który ma po matce, czyli w sumie m, tak jak w Pano Tadeuszu, pamiętajcie, że nie ma ślubu tej głównej pary. Są jej zaręczyny. Następnego dnia Kirłowa przyjeżdża do Benedykta z listem, w którym była prośba o zgodę na zaręczyny Różyca z Justyną. Oczywiście ona tego nie chciała, ale grzecznie odmówiła, po czym wyznała, że wczoraj w sumie to już się zaręczyła, nie? No i wszyscy są w szoku. Emilia znowu mdleje, a reszta uznała, że skoro w sumie młodzi już je znają, a Justyna. Wie jak wygląda życie na wsi, to to nie jest jakiś wymysł chwilowy, że pewnie dadzą radę, więc nie ma w tym nic złego. Kirłowa nawet wymyśla, że o to jest dobry pomysł, to podeślę im, żeby uczyła się zarządzać, uczyła się życia córkę swoją, e, Różę. Tak to się wtedy działo, A więc ona chce im wysłać swoją córkę na nauki, żeby też pomagała w gospodarstwie. Nagle jak morderca za rogiem pojawia się w ciemnym korytarzu i napada na Justynę. Zygmunt i on mówi, że kurde jesteś desperatką, ja wiem jesteś desperatką, a ona nagle mu śmieje się w twarz i to dość głośno i odchodzi, więc on nią wyzywa od prostaczek, jest taka ktoś pełna kwasu niefajna scena, no ale ona śmiejąc się odchodzi, a on Wyzywając, więc on przegrał. Marta jest szczęśliwa, ale też nie wie, co ma w takim razie ze sobą zrobić. I wymyśla: Idzie do Benedykta, i mówi mu, że y, chyba odejdzie i zacznie pomagać. Ta, Janowi i Justynie. Ale Benedykt jej na to nie pozwala, i mówi, że tak, to jest jej miejsce. Gdyby nie ona. Nigdy w życiu by nie dał rady utrzymać całego gospodarstwa, bo tylko dzięki jej staraniom i jemu ten majątek jeszcze stoi. Następnie Benedekt idzie razem z Justyną do Jana Bohaterowicza. Wszyscy podali sobie dłonie na znak zgody i uznania i wtedy Benedekt mówi, a Jan to syn tego Jerzego, co to z naszym Andrzejkiem. A, ha, ha. No i mamy taką sielankę i koniec. Symbolika. Kilka ostatnich kwestii, które musicie wiedzieć. W tej powieści, mimo wszystko, występują symbole, chociaż jest realistyczna. Mamy symbol rzeki, która oznacza stałość, ale też i przemijanie i odnowę. Stałość na zasadzie, że przyroda jest tu. Historia się zmienia, wojny i tak dalej, a ta rzeka jest i jest. Ona jest świadkiem, właśnie historii. A jednocześnie rzeka płynie, więc jest dowodem na to, że wszystko się odradza. Jest nowe, nowe przychodzi nowe. Mamy też mogiły, których, z których jedna jest symbolem walki narodowo wyzwoleńczej i zgody oraz braterstwa, a druga uznania dla ludzi żyjących w kulcie pracy. Skrótowo jakie mamy motywy literackie? a na przykład, miłość ponad podziałami. Niech będzie ta Justyna Orzelska i Jan Bohatyrowicz. Mamy dwie mogiły, które są symbolami walk narodowo-wyzwoleńczych i zgody oraz braterstwa. W powieści zapisane są z szacunkiem, wielką literą. W jednej poległo czterdziestu powstańców, wszyscy są tam anonimowi, w tym Jerzy Bohaterowicz i Andrzej Korczyński. Druga to historyczny dowód tożsamości i dbałości o tradycję. Chodzi o tę o mogiłę Jana i Cecylii. Mamy motyw konfliktów, i to są konflikty na przykład między dworem a za ściankiem. Tutaj mamy proces Benedykta o szkodę w zbożu, wygrywa go, ale ostatecznie pomoże mu przecież Witold. Zgoda z zwaśnionych stron, nie tylko w formie mezaliansu, także w kwestii ekonomicznej. Mamy małżeństwo łączące z zwaśnione strony. No im się udało, tak jak i Zosi i Tadeuszowi. Na szczęście nie tak jak Julii i Romeo. Mamy konflikty między ojcem a synem. Benedykt kontra Witold. Syn nie może darować ojcu, przemilania się do arystokracji, pogardy dla zaścianka. Mamy też motyw zgody, między innymi zgody ojca i syna, albo zgody dworu i zaścianka. Mamy także motyw problemów finansowych. Przecież Benedykt ciągle się tym zajmuje. Chce utrzymać rodzinę, ale nie radzi sobie z nadmiarem kłopotów. Emilia chce procent od posagu, a Darzecki upomina się o posag żony, czyli siostry Benedykta. Jeżeli będziecie myśleć o nadniemnym, Warto wykorzystać je do takich kontekstów jak na przykład konflikt sąsiedzki, który mamy też przecież w Panu Tadeuszu i w Zemście. Konflikt pokoleń pokazany w Odzie do Młodości czy też w Panu Tadeuszu. Kult pracy mamy przecież także w Chłopach. Przyroda odgrywa bardzo ważną rolę w życiu bohaterów, chłopów jak i epopei, czyli Pana Tadeusza. Mamy motyw zakazanej miłości i zwaśnionych rodów, mezaliansu, to też mamy w granicy naukowskiej. Mamy motyw miłości silniejszy niż śmierć, jest to mm, oczywiście mam na myśli Andrzejową, ale mamy także Orfeusza i Eurydykę. Nieudane małżeństwo, to może być na przykład moralność pani Dulskiej, czy żona modna. A sam motyw powstania styczniowego i zauważany w pięknej powieści w Wiernej Rzece, Żeromskiego oraz w Gloria Victis, noweli orzeszkowej. Przy powieści jeszcze czasami warto omówić kilka takich kwestii, jak na przykład agronomia. Co to jest ta agronomia, którą tam wszyscy studiowali w Korczynie? To jest po prostu nauka o rolnictwie i roślinach, a później o całości wiedzy takiej teoretycznej i praktycznej dotyczącej rolnictwa. Kontrybucja to jest inaczej danina, taki podatek wojenny nałożony przez zwycięskie państwo. No a kurchany to są mogiły w formie kopca. Warto zwrócić uwagę na to, że losy korczyńskich to są losy ostatniego pokolenia romantyków. I zobaczcie, że jedni ginęli w walce, tak jak Andrzej, drudzy realizowali patriotyczne hasło Trzymania się ziemi. Tutaj mamy Benedykta, a inni jeszcze na emigracji tracili tożsamość narodową, co tak jest na przykład z Dominikiem czy z Zygmuntem. Powstanie styczniowe miało także bardzo ważny, duży wpływ na szlachtę. Na przykład narzucało im później taki nakaz trzymania się ziemi. Takiego całkowitego poświęcenia się pracy, bo za bardzo przecież wszystko odbierali i nakładali wielkie podatki. Powstanie styczniowe przyczyniło, przyczyniło się do skupienia za ścianka. Trzeba było odrzucić szlacheckie rodowody i zająć się pracą. A jeszcze te mogiły, właściwie ta mogiła w lesie, jest symbolem wspólnoty i tożsamości, takim dowodem zrywu demokratycznego. Bohaterów możemy podzielić na pozytywnych, czyli takich, czyli takich, którzy pracują i walczą o lepsze jutro dla wszystkich. Są to oczywiście wszyscy bohaterowicze. Mamy Benedykta także Korczyńskiego, Witolda Korczyńskiego, Martę, Marię Kirło. Andrzejową czy Justynę. Mamy także bohaterów negatywnych, czyli takich, którzy raczej unikają pracy. I to jest oczywiście Emilia, to jest Zygmunt, to jest Tofil, to jest Bolesław Kirło, to są Darzeccy oraz Teresa. W powieści wyłania się taki obraz bohatera pozytywistycznego, który pracuje i czerpie z tego satysfakcję, który uczy się i zdobywa wiedzę nie dla siebie, ale po to, by pomóc społeczeństwu ewoluować. Bohatera, który pomaga najuboższym i który chce połączyć dwór i zaścianek. Dodatkowo, bohater pozytywistyczny popiera emancypację kobiet. I właśnie dlatego warto czytać tę powieść, ponieważ Justyna Orzelska jest świetną bohaterką. Bohaterką, która się. Niczego nie boi, która nie ma wątpliwości, nie zważa na innych. Jest feministką, bo gdy pracować w polu, zdejmuje gorset, który jej przeszkadza. Gdy ma mokry warkocz, rozpuszcza włosy, żeby szybciej wyschły. Odrzuca ona zalety mężczyzn, z którymi nie zgadza się jej filozofia życia. Mogłaby naprawdę mieć ogromny majątki i spokój, ale ta filozofia życia jest dla niej taka najważniejsza, ta wspólnota idei, które im przeświecają. Jest to wspaniała postać i naprawdę niewiele jest takich bohaterek w literaturze polskiej. Bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że nie zasnęliście tak jak podczas czytania nad Niemnem.